Radio Konieczyta. Unia Europejska zgadza się z Rosją. Być może Stany Zjednoczone zastosują bardziej zdecydowane kroki związane z sankcjami. Czy rzeczywiście możliwe jest zastosowanie sankcji w stosunku amerykańskich, sankcji w stosunku do spółek europejskich zaangażowanych w projekt Nord Stream 2? Więc tak, Donald Trump posiada odpowiednie narzędzie, które umożliwiłoby mu nałożenie sankcji na spółki współpracujące z Gazpromem przy realizacji projektu Nord Stream 2, a to mogłoby spowodować nie to, że po pierwsze ograniczenie dofinansowania zewnętrznych źródeł, ale także uniemożliwić realizację tego projektu właśnie przez te spółki, które są w niego zaangażowane. Już zresztą przedstawiciele niektórych z partnerów Rosjan przy tym projekcie zapowiadało, że w razie nałożenia sankcji są gotowe, rozważają wycofanie się z tego projektu, więc Donald Trump fizycznie posiada narzędzie, które mogłoby w pewien sposób nie tylko zablokować, ale co najmniej opóźnić jednak ten projekt. A wracając do tej presji dyplomatycznej, to pragnę podkreślić, że nie po raz pierwszy Stany Zjednoczone dosyć krytycznie odnoszą się do rosyjskich projektów, których głównym celem jest uzależnienie różnych części Europy jako całości od dostaw rosyjskiego surowca. Wcześniej przecież Waszyngton popierał projekt Południowego Korytarza Gazowego, czyli projektu kilku gazociągów, którym docelowo już całkiem długo gaz z Nadmorza Kaspijskiego popłynie na południe Europy. Wspierają także nasz projekt Baltic Pipe, wspierali terminal chorwacki LNG, więc widać zaangażowanie przynajmniej w sferze dyplomatycznej, jeżeli chodzi o poparcie dla między innymi Polski, która widzi w tym uzasadniony sposób nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, ale bezpieczeństwa rozumianego stricte largo. Także Stany Zjednoczone to jest pozytywny na pewno sygnał, ale na razie nie należy się chyba spodziewać, że Amerykanie będą w stanie w tym momencie zablokować ten projekt. Ale LNG, terminal LNG w Świnoujściu to jest też biznes dla Stanów Zjednoczonych. Amerykanie mogą sprzedawać swój gaz. Na ile jest prawdopodobne to, o czym m.in. pisał Business Alert, że Świnoujście może stać się takim hubem gazowym dla naszej części Europy? Może. To też jest jak gdyby wpisane w szerszą koncepcję uniezależnienia Polski od dostaw rosyjskiego surowca. Proszę zauważyć, że realizujemy w tym momencie dosyć kluczowy projekt z naszego punktu widzenia. Mam tu na myśli Baltic Pipe, czyli rurociąg, którym docelowo już od 2022 roku do Polski będzie płynęło do 10 miliardów metrów sześciennych gazu. W połączeniu z szansą, jaką daje terminal Świnoujście przy założeniu, że będzie w pełni wykorzystywany, to jest 5,5 miliarda, a wiadomo, że ma być rozbudowany do 7,5, czyli de facto daje to nam 17,5, jeżeli weźmiemy pod uwagę tyle, ile zużywamy w tym momencie gazu, czyli to jest na poziomie 15-16 miliardów, czyli w fazie takiej czysto teoretycznej można by powiedzieć, że dzięki tym dwóm projektom Polska byłaby samowystarczalna, jeżeli chodzi o gaz, ale ten surowiec pozyskiwany właśnie tą drogą, właśnie dzięki terminalowi czy Baltic Pipe, może posłużyć do zbudowania alternatywnego hubu gazowego, który to myśmy byli centrum handlowym, jeżeli chodzi o gaz. I ten surowiec trafiłby nie tylko na nasz rynek, ale gazem przecież ze Świnoujścia i Baltic Pipe są też zainteresowane inne państwa, przecież Ukraina też rozważa po rozbudowie gazociągu. Polska-Ukraina też liczy na zwiększone dostawy gazu właśnie z kierunku Polski, a także inne kraje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, więc mamy realną szansę zmniejszyć zależność od dostaw rosyjskiego gazu i przy okazji zbudować silny hub gazowy, silny środek właśnie handlu gazu w tej części Europy. Też dużo się mówi w przypadku Nord Stream 2 o zagwarantowaniu tranzytu przez Ukrainę, ale chyba rzadko się mówi o tym, że tak naprawdę nie oznacza to, że ten gaz dalej popłynie przez Polskę i trafi do Polski, że
większość tego gazu i tak teraz do Unii Europejskiej przez Ukrainę trafia na Słowację. Czy to nie jest taki sposób na rozbicie tego sojuszu polsko-ukraińskiego, zagwarantowanie tranzytu Ukrainie, a co wcale nie oznacza, że Polska też na tym skorzysta? Znaczy, w kwestii tranzytu gazu przez Ukrainę podejrzewam, musielibyśmy poświęcić osobną audycję i to nie krótką, ale i w tym momencie tak. Tranzyt rosyjskiego gazu jest realizowany do Europy przez Morze Bałtyckie Nord Streamem 1, właśnie przez Polskę Jamałę, no i przez Ukrainę. Rosjanie chcą, tak zaplanowali pierwotnie, że w 2019 roku oddadzą jednocześnie Nord Stream 2, oddadzą drugą nitkę Turki Stream i tym sposobem ominą Ukrainę jako państwo tranzytowe. Już wiemy, że do 2019 roku Nord Stream 2 nie powstanie z bardzo prostego powodu, bo nie będzie miał na lądzie, gdzie odebrać tego gazu, więc tak czy owak tranzyt gazu przez Ukrainę będzie zachowany przynajmniej w perspektywie najbliższego czasu. I temu będziemy musieli poświęcić odrębną audycję. Kończymy świat w powiększeniu. Moim gościem był Piotr Stępiński z portalu Business Alert. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Reklama. Wyrusz w podróż szlakiem francuskich smaków. Bo już teraz w Lidlu. Salami z orzechami 27% taniej, 7,99 za 250 gramów. I gulasz z uczca indyka 53% taniej, 2,99 za 400 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Kiedy stosowałem poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz w ocenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Jak się wtrącę, będę miał przechlapane. Niech już mu dadzą spokój. Sam przecież nic nie zrobię. Przyczepią się do mnie, jak coś powiem. Nie mogę być przeciw wszystkim. Gdybyście tylko wiedzieli, że wszyscy myślicie podobnie, ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Więc pogadajcie o tym, bo tylko razem możecie coś zmienić. Powiedzmy stop szkolnej agresji. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 20. Czas na informacje dnia. Zwołana w trybie pilnym Rada Bezpieczeństwa Imprezy Sportowych omówiła sytuację, do której doszło podczas meczu między Lechem Poznań i Legią Warszawa. Szef Facebooka przeprosił w Parlamencie Europejskim za skandal związany z nielegalnym wykorzystaniem danych użytkowników portalu. Rada Bezpieczeństwa ONZ apeluje o poszanowanie praw cywilów w konfliktach zbrojnych. Debacie przewodniczył szef polskiej dyplomacji. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam. Konieczne są zmiany w prawie, by efektywniej walczyć z przestępstwami stadionowymi. To główny wniosek ze spotkania Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rada została zwołana w trybie pilnym przez ministra Joachima Brudzińskiego po burdach co do kibiców podczas niedzielnego meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. O szczegółach Karol Surówka. W Radzie wzięli udział ministrowie, członkowie PZPN i przedstawiciele służb mundurowych. Uczestnicy ustalili, że konieczna jest większa współpraca między klubami a policją w trakcie meczów. Według Rady potrzebne są też zmiany w prawie, które dadzą większe narzędzia do walki z pseudokibicami. Konkretne propozycje ma przygotować specjalny zespół roboczy, który pracę rozpocznie jutro. Przedstawiciele służb przedstawiły też sprawozdania z zabezpieczenia niedzielnego meczu Lecha z Legią. Reakcję policji oceniono jako prawidłową. Policja zatrzymała dotąd 13 uczestników burty na stadionie Lecha Poznań. Niebawem ma dojść do kolejnych zatrzymań. Karol Surówka, Polskie Radio. Podczas meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa część kibiców gospodarzy wyłamała bariery odgradzające trybuny od murawy i wtargnęła na boisko. Mecz został przerwany i zakończony przed czasem. Jak mówiliśmy, poznańska policja zatrzymała 13 pseudokibiców, 6 osób usłyszało zarzuty, mówi prokurator Magdalena Mazur-Prus, rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu. Po prostu to mówią o odpowiedzialności karnej za wtargnięcie, za murawę. Tutaj taki publiczny lekceważący, okazujący jasne takie lekceważenie obowiązku obowiązku prawnego, przy czym część wyborców usłyszała również w opisie czynu określenie.
przysługę na twarz, czy też tak zająć część z towarzyszeniem, podejmował opinię, do którego na pewno utrudnienie identyfikacji. Za zarzucane czyny grozi od 3 do 5 lat więzienia. Wiadomo, że jeden z podejrzanych miał wcześniej orzeczony zakaz stadionowy. Decyzje o ewentualnych aresztowaniach zapadną najprawdopodobniej jutro. Rada Bezpieczeństwa ONZ apeluje o poszanowanie praw cywilów w konfliktach zbrojnych. Był to główny temat debaty w siedzibie Narodów Zjednoczonych na Manhattanie. Przewodniczył jej polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Polska sprawuje w tym miesiącu przewodnictwo w pracach Rady Bezpieczeństwa. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres mówił w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, że tylko w 6 krajach w ubiegłym roku w konfliktach zbrojnych zginęło 26 tysięcy cywilów. Guterres podkreślał, że przemoc wobec cywilów rośnie w niepokojącym tempie, a wiele osób nie ma dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Na całym świecie placówki służby zdrowia są systematycznie atakowane. Pracownicy humanitarni oraz służby zdrowia są atakowani lub uniemożliwia się im pełnienie obowiązków. W niektórych przypadkach opieka nad chorymi może skutkować postępowaniem karnym wobec lekarzy czy pielęgniarek. Polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wymieniał kilkanaście krajów, w których prawa cywilów są systematycznie gwałcone. Mówił też, że bezkarność tych, którzy popełniają zbrodnie wobec cywilów, musi się skończyć. Międzynarodowy Trybunał Karny powinien odgrywać wiodącą rolę w pociąganiu stron konfliktu do odpowiedzialności i w przywracaniu poczucia sprawiedliwości na świecie. Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna znacznie częściej przekazywać przypadki rażącego łamania standardów prawa międzynarodowego do Trybunału Karnego. Szef polskiej dyplomacji mówił też, że Polska popiera pomysł ograniczenia prawa weta w Radzie Bezpieczeństwa w przypadkach związanych ze zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości oraz z ludobójstwem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Nowy Jork. Debata nie zakończy się przyjęciem żadnego dokumentu. Szef Facebooka przeprosił w Parlamencie Europejskim za skandal związany z nielegalnym wykorzystywaniem danych użytkowników portalu. Mark Zuckerberg spotkał się z kierownictwem Europarlamentu w związku z działalnością firmy Cambridge Analytics, która korzystała z danych z Facebooka do profilowania preferencji politycznych użytkowników i wpływania na ich preferencje wyborcze. Fałszywe informacje i ingerowanie w wybory w różnych krajach czy wykorzystanie danych w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Facebook ponosi za to odpowiedzialność, mówił jego szef Mark Zuckerberg. Jest jasne, że nie dopilnowaliśmy wszystkiego. To był błąd. Jest mi przykro z tego powodu. Przepraszam za to. Szef Facebooka mówi też, że w czasie wyborów w USA portal nie był przygotowany na ogromną akcję kontrolowania fałszywych informacji. Byliśmy zbyt powolni, by zidentyfikować rosyjskie wpływy w czasie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Mark Zuckerberg, odpowiadając na apel europosłów, zapewniał, że w kolejnych wyborach, zwłaszcza tych do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku, ochrona danych będzie zapewniona. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. Spotkanie Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem zaplanowane na 12 czerwca w Singapurze może się opóźnić. Mówi o tym sam prezydent Stanów Zjednoczonych. Dodał, że szczyt może nie odbyć się w czerwcu. Byłoby wspaniale, gdyby doszło do szczytu z udziałem Kima w Singapurze, ale jeśli to się nie zdarzy, to też będzie okej, powiedział Trump. Tuż przed spotkaniem w Białym Domu z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem zapewnił, że gwarantuje bezpieczeństwo przywódcy Korei Północnej. Dodał, że warunkiem spotkania jest denuklearyzacja północno-koreańskiego reżimu. Przelotny deszcz do końca dnia prawie w całym kraju. Na wschodzie i południu możliwe burze, jeszcze ciepło. Od 19 stopni w Suwałkach do 25 we Wrocławiu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Łukasz Samolewski, kłaniam się nisko. Zapraszam na ciąg dalszy wtorkowego wieczoru w Polskim Radiu 24. Na zegarach 6 minut po godzinie 20 w kalendarzach wtorek. Więc już teraz czas na spotkanie z Józefem Orłem i jego gościem. Orzeł czy reszka? Dobry wieczór Państwu. Dziś goszczę panią Jolantę Dobrzyńską, współautorkę oświatowego programu PiS-u, a więc jedną z osób, która wie, czym jest i czym powinna być reforma oświaty, którą przeżywamy razem z naszymi dziećmi, jeśli takowe mamy, ale też z rodzicami tych dzieci. Pierwsza rzecz, Jolu, gdzie jesteśmy w tej reformie, w tej chwili? Witam Państwa serdecznie. Najważniejsze to, gdzie w ogóle jesteśmy, jeżeli chodzi o polską edukację.
Dlatego, że na tym tle dopiero możemy oceniać to, co się dzieje w kraju i zmiany, które zachodzą. A sytuacja wygląda bardzo źle i to nie tylko u nas, ale w ogóle we wszystkich krajach zamieszkałych przez białego człowieka, czyli kultury europejskiej. Znacznie wyprzedzają nas kraje azjatyckie, Azji Wschodniej, jeśli chodzi o poziom edukacji w takich badaniach porównawczych PISA. Są na pierwszych miejscach prowincje chińskie, Japonia, Korea, nawet Wietnam już wyprzedza Europę. Dlaczego? Europa przechodzi ogromną zapaść, a my niestety, odkąd wkroczyliśmy w jesteśmy Europejczykami. Tą kulturę, tak, w 89 roku się dostosowujemy prawnie do pewnych panujących zwyczajów norm. Niestety razem z nią wpadliśmy w ten regres. Przejawia się to na różne sposoby. Przede wszystkim z roku na rok obniżany jest poziom egzaminów, o czym mało kto wie. Ale żeby chociaż 30%, które zalicza egzamin, no nie było ogromną lawiną ludzi, którzy nie przeszli, nie ukończyli szkoły, tylko jakimś tam znikomym procentem, to trudności egzaminacyjne z roku na rok trzeba niestety obniżać. W całej Europie? Tak, to się dzieje wszędzie. W Polsce od wielu lat również i obserwują to pracownicy uczelni, którzy mają ten młody narybek, który nie bardzo się nadaje na studia i nawet prosili rektorzy wielu szkół o rok zerowy, wyrównawczy, żeby normalnie prowadzić pracę akademicką. Obserwują to pracodawcy, którzy nie mogą zatrudnić młodego pracownika, który ukończył szkoły zawodowe, dlatego że nic nie umie. To nie tylko dlatego, że nie ma doświadczeń, ale nawet kiedy go zatrudnią, wyuczą, próbują wyuczyć, to się okazuje nie bardzo wyuczalne. Czy to znaczy, że Europejczycy głupieją? Czy politycy europejscy głupieją? Europolitycy, którzy tworzą systemy oświatowe w swoich krajach. Niestety jedno i drugie, to znaczy z powodu już trwającego od wielu lat spadającego poziomu, no niestety ta młodzież jest dosyć trudna, jeżeli chodzi o pracę. Jest obawa, że będzie tworzyła pewien prekariat, czyli nie ten proletariat, który miał pewne umiejętności, które doskonalił, pewien prestiż już nawet na końcu wyrobiony, tylko ludzi, którzy są takimi zawodowymi nomadami, którzy nigdy nie doskonalą niczego. To jest ogromne zagrożenie, o tym się już w tej chwili mówi na świecie. To ja tylko pierwsze Ameryki. No ale wydawałoby się Europa, lider cywilizacyjny, kulturowy, a ty mówisz, że ta Europa głupieje po obu stronach, tak? Ludzie głupieją i głupieją, czy dzieci głupieją i głupieją politycy, głupieją rządy. Zaczyna się zawsze od polityków, tak? O, a dzieci niestety od wielu lat ponoszą takie konsekwencje tego. Edukacja dryfuje. Ona w żadnym kierunku nie zdąża, nie ma żadnego celu i w Polsce i w Europie. Po prostu jest zostawiona sama sobie. Jeżeli coś dryfuje, no to jest gnane prądami, które ją pchają, tak jak na jednej z konferencji, to był chyba rok 97, duża konferencja edukacyjna w Krakowie, okazało się, że trzej prelegenci ten sam obraz przekazali uczestnikom, a mianowicie edukacja jako statek, który jest przez nikogo nie sterowany, oddany na pastwę wiatrów, który nie ma żadnego celu, nie wiem, czy w ogóle ma stery jakiekolwiek, płynie donikąd. I tak sobie można chyba najlepiej wyobrazić to, co się w tej chwili dzieje. Jeżeli mamy jakąś reformę, to jest to przestawianie sterów, trochę z lewa na prawo, wprowadzamy wtedy trochę więcej historii, zwracamy uwagę na lektury, na kształcenie, wprowadzanie tych treści narodowych, trochę w zależności od władz aktualnych, sprawa na lewo i wtedy bardziej idziemy w kierunku
tych treści globalistycznych. Ale jeżeli przedstawia się ster w statku, który dryfuje, to dryfuje nadal, co najwyżej kręci się wokoło. Ale no to jest nasz problem. Zgłupiał kapitan, czy opuścił statek? To jest spowodowane dwoma nurtami, które w tej chwili niosą nie tylko naszą edukację, naszą kulturę, naszą gospodarkę, nasze życie społeczne. Pierwszy to jest ten nurt postmodernistyczny, czyli hasła kulturowe, które są czerpane z różnych idei lewicowych. W edukacji to się objawia mniej więcej indywidualizmem, subiektywizmem, spontanicznością, emocjami, które są w cenie, radosną twórczością, kreatywnością, natomiast oderwaniem od rzeczywistości, czyli degradacją rozumu w tym wszystkim. Czyli przestajemy się uczyć rozumienia świata, rozumienia całego świata, tak? Tak, w ogóle rozumienia. Ja to dam może najlepiej na przykładzie pytań, które są zadawane. Jeżeli dziecko ma 4 lata, to proszę sobie wyobrazić, że najczęściej zadawanym pytaniem jest pytanie dlaczego. I ono pokazuje, że dziecko już w swoim rozumowaniu dojrzało, bo dostrzega zależności. Te ciągi zależności, wie, że wszystko ma swoją przyczynę, swoje następstwo. Rodzice odpowiadają mniej lub intensywniej na te pytania i wprowadzają w ten sposób w tą rozumową przestrzeń, której dziecko próbuje się odnaleźć. Jeżeli dziecko idzie do szkoły, to współczesna te modernistyczne trendy nakazują nauczycielowi pytać nie dlaczego, tylko co Jasiu sądzisz o? A odpowiedź na to pytanie każda jest dobra, bo Jasiu nie musi wiedzieć dlaczego, musi tylko odpowiedzieć w temacie, co on o tym sądzi. A przecież indywidualnie może sądzić inaczej. Czy szkoła przestała uczyć? Szkoła przestała uczyć rozmowy. I zajęła się dialogiem z dzieckiem. Tak, dialog jest tutaj pierwszą rzeczą, która w tej chwili jest zalecana, która w doskonaleniu nauczycieli ma wielu fanów. No, przez nauczycieli jest na szczęście z dużym dystansem odbierana. Nauczyciele nie lubią tego typu kursów. No, niemniej, jeżeli mija 10 lat, 15 tego typu indoktrynacji, to przynajmniej młodzi nauczyciele zaczynają nasiąkać tym stylem. No i to, niestety, ale wpływ na szkołę to ma duży. Czy to oznacza, że w tej okropnej nowej szkole nauczyciel nie musi wiedzieć dlaczego? No bo jeżeli on jest od tego, żeby prowadzić debatę, jak rozumiem, pod tytułem a co wy dzieci o tym myślicie? I dzieci coś tam myślą, bo są przecież mądre, to myślą. I coś ciekawego powiedzą, a on nie musi im wytłumaczyć, jak to jest naprawdę, to on za chwilę już nie musi wiedzieć, jak jest naprawdę. On tylko musi być nauczycielem debaty. To znaczy taki... Tak, jest nawet... Taki telewizyjny prezenter, czy tam showman. Tak. W tych krajach, które już sobie przyswoiły dobrze tą metodę, to nauczyciel nawet nie powinien mówić dlaczego, dlatego że on w tym momencie indoktrynuje dziecko. Tak, tworzy problem. On przekazuje swoje wyobrażenie sytuacji. Nie daj Boże. To dziecko mogłoby coś pomyśleć, tak? Jeszcze, no, jaki jest ten świat? Mógłby narzucić swoje zdanie. Czyli głównym problemem szkoły to jest to oderwanie od rozumowego postrzegania świata, w związku z tym nierozwijanie intelektu, czyli to, do czego szkoła zawsze była w pierwszym rzędzie woła. Ale teraz musisz wytłumaczyć coś, co będzie... Dobrze, że ja pytam dlaczego, to bo jestem ze starej szkoły, ale zapytam cię dlaczego. Z jednej strony w tej kulturze współczesnej europejskiej, przed którą my się bronimy, nasze myśli, że rozsądni, konserwatywni Polacy, z jednej strony jest tak, że ta szkoła już niczego sensownego nie uczy, ale z drugiej strony jest tak, że przecież w wyścigu cywilizacyjnym z tą Azją Europa może zacząć naprawdę przegrywać. W wyścigu technologicznym, konkurencyjnym, innowacyjnym.
i tak dalej. Pewnie gdzieś tam już kulturowo, cywilizacja. Ale tak to przegrywa, tak? Tak. Ale jeżeli tak ciągle będzie przegrywała, to na końcu przegrają i politycy, bo się okaże, że oni prowadzą tą Europę do zapaści ekonomicznej. Po prostu będziemy mniej zarabiali, ponieważ Chińczycy, Wietnamczycy, Laotanie, oni wszyscy będą lepsi od nas. Oni będą zarabiali nasze pieniądze, bo to oni będą sprzedawali te towary lepsze niż nasze. To co się dzieje z europejskimi politykami? Im to wszystko jedno? A jeżeli poczytamy wytyczne, znaczy to nie są nawet wytyczne, bo to co wydaje Parlament i Rada Europy, to są pewne wskazania tylko, które Polska nie musi realizować, jeśli chodzi o edukację. Tutaj nie ma żadnych wytycznych twardych. Ale te wskazania są bardzo ciekawe, jak się je poczyta, ponieważ one traktują dziecko od przedszkola do doktoratu jako element przyszłego systemu pracy. Jakiej pracy? Wygląda na to, że jesteśmy szykowani do jakiejś organizacji, która mnie przypomina, mnie osobiście, w tym moim subiektywnym odczuciu, Chiny. Czy my się troszkę nie zamienimy? Czy Europa nie idzie w tym kierunku? Jakie Chiny? Chiny. Chiny to jest bardzo wydajna gospodarka. Dlaczego Europejczycy nie mają nie wejść w te tory? Poczekaj chwilę, ale Chiny są krajem, w którym się niezwykle dba o naukę, o innowacyjność, nie tylko o naśladowanie, ale już od dawna o to, żeby to Chińczycy wymyślali coś nowego. Całkiem już nie jest epoka kopiowania, całkiem nieźle im się to udaje, no to jeżeli, do które Chiny my naśladujemy, te wczesne odkopiowania, o taśmy montażowej, tak? Gdzie jesteśmy dodatkiem do taśmy. Tak, tam się cały czas mówi o tym, że dziecko, ten przyszły uczeń, bo mówi się nawet o przedszkolaku, ma ratować system gospodarczy Europy. I ma się doskonale przygotowywać, wmontować niejako na jakieś miejsce pracy. Ale czy to tak nie jest w takim razie, że z jednej strony Polacy muszą uważać, żeby nie zostać montażystami Europy, co się w dużej części dzieje, na przykład jeśli chodzi o przemysł samochodowy, przemysł gospodarstwa domowego. Robimy świetne samochody, lodówki, pralki i tak dalej, ale świetne, bo ktoś je wymyślił, a my je montujemy. Po prostu bardzo dobrze. Ale montujemy, to teraz co, Europa chce za naszym przykładem stać się montażystami Chin? W Europie są dwa typy szkół. Są te powszechne, do których zaliczają cały nasz kraj, bo my nie mamy drugiego typu szkół. Tego typu, który kształci ludzi, korporacji, dzieci, wielkiej elity gospodarczej za ogromne pieniądze, dużo większe niż ta szkoła rzeczywiście jest warta, bo są to dobre szkoły, ale kształcenie tam jest zupełnie inne. I my takich szkół w Polsce nie mamy. Czyli jesteśmy, tak, ale już idące w kierunku również tej pewnej nowoczesności organizacji, to wszystko, co przyniosło nam dobrego, czas nowoczesny z tą technologią, jest tam również montowane. Ale nie wyzbywa się na przykład kultury bycia, którą dziecko jest uczone od małego. Po co? Po to, żeby się dobrze mogło porozumieć z dziadkami. Ono musi wiedzieć, jak się zachować w każdej sytuacji. Uczy się różnych kultur, żeby wiedzieć, jak rozmawiać z ludźmi, chociażby z tymi Chińczykami czy Japończykami. Jeżeli chodzi o inne przedmioty, uczy się właśnie w sposób, w którym całe ciągi powstają myślowe. Na przykład gospodarka to jest historia gospodarcza kraju czy krajów, gdzie dziecko poznaje po kolei, co było powodem, jakich przemian, jakie to miało skutki i stąd. Czy uczy się jak trzeba? Stąd potrafi planować, wie, do czego pewne sytuacje mogą prowadzić. A to
Piękna rzecz. Historia kultury, historia gospodarki i wiele rzeczy. Tak. Jak w przedwojennej polskiej szkole, tak? Dobry. No to jeśli tak jest, to po pierwsze widzimy, że cywilizacja dzieli się na naród panów i na naród, nie niewolników, tak, ale montażystów, konsumentów, bo taki montażysta na tyle dobrze zarabia, że jak zejdzie z tej taśmy, to potem może pójść do sklepu sobie coś kupić, a potem się trochę zabawić. I to jest, mi się zdaje, ideał takiego montażysty, rano budzi się zadowolony. Najlepiej jakbym miał taki duży telewizor jeszcze w swoim jednym pokoiku i ten tam z telewizora by do niego taki pan mówił, co jest dobre, co złe, a czasem mu palcem groził, jeśli by się zachowywał nie najlepiej, bo ten pan być może by go obserwował, czyli Orwell 84. A z drugiej strony uczą normalnego życia, normalnego myślenia, ale tylko elitę dobrze zarabiającą. Ale jak rozumiem, jeszcze nie ma zakazów dla biednych, żeby uczyli się w tych dobrych szkołach, jeśli tą kasę znajdą. Czyli kryterium jest tylko ekonomiczne. Nie ma kryterium, tylko kasa. Natomiast kasa jest tak ogromna, tak, że tutaj nie ma żadnej szansy. Jasne. Nawet dobrze zarabiający, ale nie będący rzeczywiście w tej elicie gospodarczej, rodzic nie ma żadnej możliwości dostania do tych szkół. Tak, czyli taka kontynuacja tej elity na przykład francuskich szkół, które wychowywały wysokich urzędników. Francuskie, angielskie, tak, tutaj przodują. W każdym kraju praktycznie są te szkoły, Europy Zachodniej. A u nas jeszcze nie ma, niestety u nas bo nie dorośliśmy, jesteśmy jeszcze narodem montażystów. Gorzej u nas, jeżeli się mówi o kształceniu elit, no to jest passé. Wszyscy mają być kształceni równo. Tak samo. No tak, jakby wszyscy mają. A wszyscy jak są kształceni równo, a niestety nie mają tych samych zdolności, to w tym momencie wszyscy są kształceni poniżej poziomu średniego. To dwie optymistyczne rzeczy, nie jestem pewien na ile sensowne. Pierwsze, możemy się oprzeć na tym, my normalni starsi ludzie jeszcze co pamiętają normalną szkołę, na tym, że rodzice kochają dzieci. W związku z czym tę szkołę, o której ty mówisz, która uczy rozumienia świata, współpracy z ludźmi, za tanie pieniądze można zrobić, bo to po prostu jest model starej szkoły. Prawda? Ja się uczyłem w latach 50. i to była świetna postkomunistyczna czy komunistyczna szkoła, w której może nauczyciele byli dla nas trudni, ale to chyba zawsze tak jest, ale uczyli nas myślenia. Czy chcieliśmy, czy nie. Albo my przeciwko nim uczyliśmy się tego myślenia. Więc to jest łatwo, jeśli chodzi o technikę, odtworzyć coś takiego, bo za chwilę możemy nie mieć nauczycieli, którzy będą umieli uczyć, To jest duży problem, ponieważ tam rzeczywiście nauczyciele są dobierani najlepsi. Za te pieniądze można tych nauczycieli zdobyć. Natomiast u nas nauczyciel ma płace niestety wyrównane. Na wszystkie warunki. Powstanie tych szkół to jest duży przełom organizacyjny. Powinno tak być, żeby dążyć. Elita w Polsce prędzej czy później będzie chciała swoje dzieci uchronić przed losem montażu, albo będzie wysyłała je do tamtych na to drogo. Takie szkoły normalne u nas będą tańsze. To jest pierwszy optymizm. Dałoby się to zrobić, gdybyśmy potrafili politycznie stworzyć środowisko dla takich szkół i przepisy też i uchronić je przed tym modernizmem, genderem i tam wszystkim innym. To jest rzecz pierwsza, ale jeszcze jest rzecz druga. Jeśli jest tak, że tworzysz dwa systemy w jednym państwie, to ci biedniejsi, którzy są skazani na gorszą szkołę, którzy też kochają swoje dzieci, mam nadzieję, że jeszcze miłość do dzieci przetrwa w tej Europie, bo i z tym może być niedobrze, patrząc na te lepsze szkoły, to jest zawsze moment do rewolucji. Zawsze jest tak, że te najmocniejsze uczucia, miłość do dzieci jest jednym z najmocniejszych uczuć, może być elementem takiej rewolucji, nawet tej zwariowanej, głupiej Europie, a żeby dzieciom dać taką samą szkołę, bo wzór jest. A to, że ona tak dużo kosztuje, to jest tylko kwestia mechanizmu ekonomicznego, który to celowo robi. Ta szkoła nic nie jest droższa od zwykłej szkoły. No trochę, powiedzmy tak, ale... Więcej komputerów? Nie.
Na przykład bardzo dobre laboratorium. Dlatego, że bardzo dużo poświęca się czasu na, nie na nauczaniu odgórnym pewnych formuł, ale wyławianiu przez ucznia pewnych twierdzeń, budowaniu samemu. W ten sposób kształci się dopiero intelekt. A to się doświadczaniu samemu. Ta szkoła jest rzeczywiście trochę droższa, ale w szkole zwykłej publicznej można też zrobić bardzo duże zmiany, które w tym kierunku pójdą. Mieliśmy kiedyś laboratoria, w dodatku... Tak, zlikwidowane. Dokładnie, a w dodatku teraz technologia internetowa pozwala na tworzenie takich wirtualnych laboratoriów, prawda? Może trochę gorszych, bo to nie dotkniemy palcem, nie oparzymy się, jak nam coś wybuchnie. Są bardziej bezpieczne, ale czyli gorzej się uczymy, ale można to w internecie zobaczyć. To może to jest nadzieja, tylko pytanie jest właściwie główne takie, co my mamy zrobić ze swoimi politykami, żeby nie dopuścili do tego, że Polska pójdzie tym śladem tego najgorszego ściegu europejskiego, że zostaniemy tym dolnym kawałkiem społeczeństw europejskich. Rozumiem, że taką oni nam rolę przeznaczyli. To jest bardzo trudne, dlatego że od szeregu lat, bez względu na to, kto jest u władzy, właściwie są realizowane właśnie te postulaty unijne. One zaprowadziły w Polsce egzaminy tego typu, jakie mamy w tej chwili, czyli niekoniecznie na myślenie, bardziej jest to sprawdzian pewnych działań operacyjnych, tutaj umiejętności czysto technicznych. Te egzaminy bardzo przeszkadzają w nauczaniu, dlatego że gdybyśmy chcieli wprowadzić coś więcej, to mamy niestety w tym momencie mało czasu na normalną naukę, bo trzeba się przygotować do egzaminów. Od tego zależy los dziecka. To spróbujmy zrobić tak. Sprzerwaliśmy w momencie, w którym pytamy o to, jak to zmienić. Spróbujmy to dokończyć za 2 tygodnie na przykład. Dziękuję Państwu, bardzo dziękuję. Reklama. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu większy trzeba kupić. A kupić? Przywieźć, wnieść, dziurę wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Ta loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to Ty wygrywasz jeden z 50 dwuosobowych wyjazdów. Regulamin loterii, leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria-carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 20.30. Czas na informację dnia. Anna Kowalik-Bękati, zapraszam. Na wniosek ministra Joachima Brudzińskiego została zwołana w trybie pilnym Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Podczas dzisiejszego posiedzenia omówiono sytuację, do której doszło podczas niedzielnego meczu pomiędzy Lechem Poznań i Legią Warszawa. Uczestnicy spotkania ocenili, że policja w sposób prawidłowy reagowała na zajścia na poznańskim stadionie. Podkreślali, że konieczne jest podjęcie działań prawnych i organizacyjnych, które pozwolą jeszcze efektywniej walczyć ze stadionowymi przestępcami. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił program budowy 22 nowych mostów. Będą to mosty m.in. na Wiśle, Odrze, Bugu, Narwi, Pilicy i Warcie. Ich budowa ma być szansą dla rozwoju mniejszych miejscowości, mówi premier. My chcemy budować mosty również po to, żeby przede wszystkim łączyć Polskę, żeby ten rozwój, który w dużym stopniu przez poprzednie 25 lat był rozwojem niezrównoważone, gdzie wielkie aglomeracje rozwijały się szybciej. Chcemy tworzyć szansę do rozwoju dla mniejszych ośrodków, dla ośrodków powiatowych, a tutaj mosty są w szczególności potrzebne. Łączny koszt inwestycji to 2 miliardy 300 milionów złotych. 100 milionów złotych przekazał w tym roku Senat na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Podpisywane są ostatnie umowy z organizacjami, których oferty zostały wybrane do realizacji.
licytacji. Dziś dowiedzieliśmy się, na co konkretnie i do kogo trafią te pieniądze. Najwięcej pieniędzy, a konkretnie 33 miliony złotych, przeznaczono na edukację. Połowa tej sumy skierowana zostanie na kulturę i promocję Polski i tyle samo na wzmacnianie pozycji polskich środowisk. 11 milionów przekazano na media polonijne, a 4,5 na pomoc charytatywną. Tegoroczna dotacja na Polonię jest najwyższa w historii, zauważa szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski. W 2016 dysponowaliśmy kwotą 60 milionów 500 tysięcy. Bieżącym 100 milionów. W tym roku odnotowano również rekordową liczbę wniosków. Wpłynęło ich ponad 700. Kancelaria Senatu tłumaczy, że to zasługa zmiany procedury naboru. Uruchomiliśmy elektroniczny nabór wniosków poprzez generator. Do realizacji zostało zakwalifikowanych 269 umów. Ponad 160 z nich już podpisano. W przypadku reszty ma to nastąpić do końca maja. Najwyższą dotację, ponad 35 milionów złotych, otrzymało Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. W Kijowie spotkała się polsko-ukraińska grupa robocza przedstawicieli archiwów. Polską stronę reprezentowało Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, zaś ukraińską Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Współpraca archiwów trwa od ponad 22 lat. Jej owocem są wspólnie wydawane tomy dokumentów dotyczących historii obu narodów. Ostatnie wydawnictwo opisuje zwalczanie organizacji ukraińskich nacjonalistów przez powojenne komunistyczne władze w Polsce. 127 dokumentów z archiwum IPN i 10 dokumentów z Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy złożyło się na publikację pod tytułem Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1944-1950. To dla ukraińskiej historiografii bardzo ważna pozycja, podkreśla ukraiński historyk profesor Jurij Szapował. Ten tom składa się w głównej mierze z dokumentów Polskiej Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Nikt nigdy nie publikował tych dokumentów w całości. Obecna na prezentacji szefowa Archiwum IPN Marzena Kruk zaznaczyła, że współpraca z Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy jest dla polskich historyków bardzo ważna. Nie mamy żadnych problemów w dostępie do tych archiwów. Sięgamy po zbiory, których u siebie nie mamy. Na przykład dotyczące tego, co KGB wiedziało, na przykład o stanie wojennym. W ramach współpracy archiwów wydano już 9 tomów dokumentów istotnych z punktu widzenia polskiej i ukraińskiej historiografii. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Zrobiliśmy za mało, by chronić użytkowników Facebooka, powiedział w Parlamencie Europejskim Mark Zuckerberg. Dodał, że ponosi za to odpowiedzialność i jest mu przykro. Współtwórca i dyrektor generalny Facebooka spotkał się z szefami Parlamentu Europejskiego. Szef internetowego giganta podkreślił, że Facebook dostosuje się do europejskiej legislacji i rozporządzenia o ochronie danych osobowych i będzie je stosować jako globalny standard. Sercem RODO, nowego prawodawstwa Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych, są trzy wartości: kontrola, przejrzystość i odpowiedzialność. Zawsze uznawaliśmy te wartości i udostępniliśmy użytkownikom możliwość określenia, jakie treści komu udostępniają. Teraz pójdziemy krok dalej, by przestrzegać ważnych zasad RODO. Te same możliwości kontroli i ustawień będą dostępne dla użytkowników na całym świecie. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wchodzi w życie za 3 dni. Radio 24. Słowem wszystko. 35 minut temu minęła godzina 20. U nas już teraz Łukasz Warzecha i jego goście. Szukając dziury całym. Kłaniam się Państwu. Dziś będziemy szukać dziury w projekcie bardzo ważnym i szeroko reklamowanym i mającym zmodernizować Polskę pod wieloma względami, a mianowicie w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego, wcześniej znanego też jako CPL, czyli Centralny Port Lotniczy. Ze mną w studiu w Warszawie Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński. Dobry wieczór. A w studiu we Wrocławiu, w studiu Polskiego Radia we Wrocławiu jest pan Bartosz Jakubowski, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wiele organizacji odwołuje się do idei jagiellońskiej. Zacznijmy od przypomnienia, czym ma być Centralny Port Komunikacyjny. To ma być nie tylko wielkie lotnisko i tutaj mówi się o liczbie nawet 100 milionów pasażerów docelowo, oczywiście po rozbudowie tego lotniska 100 milionów pasażerów rocznie. Ma mieć powierzchnię 3000 hektarów, powstać 40 km od Warszawy w Stanisławowie w gminie Baranów, ale przede wszystkim ma to być hub komunikacyjny, nie tylko lotniczy, no bo
z samej koncepcji takiego wielkiego portu lotniczego centralnego dla Polski wynika, że musiałby on być dobrze skomunikowany, czyli byłby to również hub, czyli takie miejsce, gdzie się łączą różne nitki transportu i kolejowego, i transportu drogowego. Ale wokół tego projektu, który niektórzy porównują nawet do budowy Gdyni w II Rzeczpospolitej, jest również bardzo dużo wątpliwości. Mam wrażenie, że te wątpliwości często giną w dosyć agresywnej politycznej retoryce, więc spróbujemy się nad nimi dzisiaj zastanowić z moimi gośćmi i ocenić, na ile one są zasadne, a na ile nie. Zacznijmy przede wszystkim od tego, na podstawie jakich prognoz stwierdzono, że w ogóle ma sens budowa centralnego portu komunikacyjnego. Tutaj chyba wchodzą w grę prognozy takie jak po pierwsze rozwój ruchu lotniczego w ogóle na świecie, nie tylko w Polsce i nie tylko w Europie. Po drugie kwestia tego, ilu pasażerów będzie chciało akurat z Polski lub do Polski lecieć. No i po trzecie kwestia tego, jak w ogóle rozłożyć ten ruch na lotniska w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem lotniska w Warszawie, lotniska imienia Fryderyka Chopina, które według koncepcji budowy CPK, przynajmniej tej, jaka obowiązuje w tej chwili, miałoby zostać zamknięte. A zatem na ile te prognozy są miarodajne, Marcin Proszkowski? Lotnisko na Okęciu przyjmuje około do 15 milionów pasażerów rocznie. I to znaczy, że każdy warszawiak średnio 7 razy gdzieś leci, więc to jest dosyć duży ruch. To lotnisko po prostu się już wedle rozumianym rządu i jego zapowiedzi się już korkuje. Nawet jak jako warszawiacy nie odczuwamy tego tak na co dzień, to dosyć niepokojące jest to, że część ruchu ma być przenoszona na przykład do Radomia i tam ma być jakieś wojskowe lotnisko przystosowane. No mamy też w okolicach Modlin, który miał być takim tanim lotniskiem dla tanich linii. Natomiast widać, że tutaj obecnie rządząca partia nie za bardzo chyba się z marszałkiem województwa dogadała i to jest spór. Więc pomysł jest na to, żeby między Warszawą, Sochaczewem plus minus Łodzią wybudować lotnisko. I rzeczywiście to jest projekt, no taki bardzo duży miś de facto. I ten miś ma być drogi. To najpierw może coś miłego powiem, co... Już, przepraszam, określenie miś tutaj sugeruje, że nie do końca chodzi o rzeczywiście doprowadzenie do dobrego rezultatu. No właśnie. Jak się ogląda amerykańskie media, to tam te środkowe stany, tak pogardliwie trochę przez demokratów czy liberałów, są nazywane takie flyover country. Takie miejsce, gdzie się z jednego wybrzeża na drugie leci i tam się nic nie dzieje. Więc to, że rząd buduje infrastrukturę, no to jest jakby zadanie rządu. Znaczy nikt nie wybuduje prywatnie nagle, nie wiem, autostrady, no i oczywiście nie mówimy tutaj o Kulczyku, bo to jest inna sytuacja, ale to, takie rzeczy się raczej nie zdarzają. Więc infrastruktura, która jest jakby podstawą funkcjonowania czy inspirowania gospodarki, tak jak na przykład, nie wiem, no, Via Baltica czy Via Carpatia, połączenie północ-południe, no jeżeli rządy tego nie zrobią, no to prywatni przedsiębiorcy nie wybudują drogi północ-południe, takiej czy wschód-zachód. Więc pod tym względem rząd tutaj ma pomysł czy jakąś intuicję, że to jest zadanie rządu, natomiast rzeczywiście skala tego przedsięwzięcia i jakby odległość tego terminu jest na tyle duża, że to są 3 czy 4 kadencje Sejmu do przodu, więc tu się jeszcze może 8 razy wszystko pozmieniać. Te prognozy sięgają 2035 roku mniej więcej. Chciałbym teraz oddać głos Bartoszowi Jakubowskiemu. Jak pańskim zdaniem, na ile pańskim zdaniem prognozy, na których opiera się projekt CPK, są miarodajne, na ile na takich prognozach możemy opierać tak wielką inwestycję? Musimy pamiętać, że rozmawiamy w tym momencie o prognozach z 2010 roku, bo na wtedy jest datowane tak najbardziej aktualne opracowanie dotyczące centralnego portu, wtedy jeszcze lotniczego, bo wówczas przygotowana analiza faktycznie przewidywała bardzo optymistyczny rozwój ruchu lotniczego. I co ciekawe, 8 lat po tej analizie te prognozy przetrwały tę próbę czasu, bo nie tylko ówcześni wykonawcy tego studium
nie tylko trafnie oszacowani, bo tak to jest różnica błędu pomiędzy faktycznymi wynikami za ostatni rok, a tym, co było prognozowane w tym opracowaniu, była naprawdę niewielka, a wręcz niedoszacowali prognoz, ponieważ tam nie było uwzględnione lotnisko w Modlinie. I odliczając lotnisko w Modlinie, okazuje się, że ówczesne prognozy były wręcz niedoszacowane, że ten rozwój ruchu lotniczego postępuje w tak naprawdę w zastraszającym tempie. To jest w przypadku niektórych lotnisk wzrost ponad 20% w skali roku. Więc niewątpliwie tamta analiza w dużej mierze przetrwała próbę czasu po dziś dzień. I to, przepraszam, oznacza, że rzeczywiście lotnisko Okęcie już doszło do ściany, tak jak mówią przedstawiciele przedsiębiorstwa Polskie Porty Lotnicze? Jeszcze nie, ale jest tego bardzo bliski. Jeżeli ten wzrost się faktycznie utrzyma, jeżeli w szczególności lot, który jeszcze parę lat temu był takim brzydkim kaczątkiem, który wskazywano na straty, na zupełny upadek pod wodzą Rafała Mielczarskiego. Tu trzeba jednak wspomnieć to nazwisko, że jest to człowiek, który wcześniej zbudował potęgę prywatnego przewoźnika towarowego w Polsce za pomocą niesamowitych innowacji i zupełnie odszedł od tego, co wcześniej działało na kolei, a w zasadzie nie działało i prowadziło do strat. On wprowadził zupełnie nowy know-how do tej branży i teraz tak naprawdę trzeba przyznać, że jest to kolejny sukces pana Rafała, który wyciągnął lot z zupełnego dna i kieruje go w bardzo dobrym kierunku. Więc można się spodziewać, że jeżeli będzie mu nadal szło tak dobrze, a tego szczerze mu życzę i całej spółce, bo to spółka nie tylko prezes, to można się spodziewać, że te prognozy będą jeszcze bardziej niż niedoszacowane w dalszym horyzoncie i lotnisko Chopina dojdzie do ściany jeszcze szybciej niż nam się to wydaje. No, czyli wydawałoby się nic innego, tylko wziąć i budować rzeczywiście CPK. Marcin Rożkowski. Budować jak naj... Przepraszam. To tak, proszę. Proszę, proszę. No, nie, budować jak najbardziej, tylko oczywiście z rozmysłem, tak? Ja powiedziałem, że w kwestii prognoz się na mnie nie zdezaktualizowało to studium, natomiast jeżeli chodzi na przykład o kwestię finansowania, no to już niestety tak. Wówczas mówiliśmy jeszcze to 8 lat temu, mogliśmy mówić o dofinansowaniu unijnym, natomiast dzisiaj na przykład ten element nam już się znacznie oddalił i nad tym trzeba by się bardzo poważnie zastanowić. No to jest jeszcze jedna rzecz. To jest jedna z moich największych wątpliwości dotyczących tego projektu. Wiemy, że on nie zacznie funkcjonować prawidłowo, jeżeli nie doprowadzi się do niego tej infrastruktury komunikacyjnej, o której wspominał wcześniej Marcin Rożkowski. Teraz jest pytanie, na nim się ma składać m.in. poszerzenie autostrady A2 o trzeci pas ruchu w obu kierunkach pomiędzy Warszawą a Stryków. No, ci, którzy pokonują tę autostradę, ja to robię dosyć często na tym odcinku, wiedzą, że ona właściwie już się robi trudno przejezdna i traci faktycznie rzecz biorąc status autostrady, bo tam często przeciętna prędkość to jest około 90 km na godzinę, tak gęsty jest ruch. A cóż dopiero, gdyby prowadziła do CPK, ma to być również kolej dużych prędkości, umożliwiająca szybki dojazd do tego centralnego portu komunikacyjnego z różnych miejsc w Polsce, nie tylko z Warszawy. No ale to po pierwsze są ogromne pieniądze i po drugie trzeba by to wszystko zgrać, tak żeby to zaczęło działać jednocześnie właśnie z samym lotniskiem. I tutaj jeszcze łącząc różne wątki, będziemy musieli to wybudować za własne pieniądze, albo dopuścić inwestora jakiegoś prywatnego, pewnie mniejszościowego, znając podejście czy logikę funkcjonowania tego typu przedsięwzięć. Prawdopodobnie będzie ciężko uzyskać na to unijne środki i to z takiego prostego względu, że tego typu rozwiązanie powoduje bardzo dużą konkurencję dla na przykład niemieckich portów lotniczych, bo to flyover country, które już tutaj wspomniałem, a które jest takim między Berlinem a Moskwą, no jeżeli się nagle okaże, że mamy cywilne tego typu lotnisko, a też pojawiło się w prasie ostatnim czasie, że to jest taki dobry, będzie hub do przeładowywania amerykańskich żołnierzy, to mamy taką przestrzeń, w której de facto wchodzimy w dużą konkurencję na rynku lotniczym i de facto rzeczywiście lot musi stawić wtedy tego typu wyzwaniom czoła. Bo... A mamy, przepraszam, szansę tę konkurencję wygrać właśnie dzięki CPK? Myślę, że też takiemu prostemu takiej prostej sytuacji, bo po prostu jesteśmy w środku Europy, geometrycznie, więc też jakby wszędzie jest tak samo daleko i wszędzie jest tak samo blisko. Więc ja myślę, że to jest logika za tym wszystkim. Natomiast zawsze są pytania, jeżeli rządy zabierają się za tak duże projekty, a szczególnie
żołnierze nie robiły wcześniej tak dużych projektów. Czy to się uda? No bo no, Chińczycy już tam kolejne tego typu megastruktury wielopoziomowe, wielobranżowe robią. Stany Zjednoczone też to się jakoś tam udaje. I teraz jest pytanie, no, znaczy kiedy trzeba się nauczyć, natomiast jest rzeczywiście bardzo duże ryzyko. Pytanie, czy jeżeli sposób finansowania będzie łączony też z jakimś prywatnym, będzie tam zaangażowany prywatny pieniądz, to czy nie będzie to znaczyło tyle, że ta inwestycja będzie dużo bardziej, że tak powiem, urealniona, jeżeli chodzi o korzyści finansowe, które z niej będą płynąć? Bartosz Jakubowski, czy Państwem zdaniem uda się komunikacyjnie spiąć CPK z tymi miejscami, z którymi on powinien być spięty? Czy uda się przede wszystkim zrobić to na czas, tak żeby to zaczęło dobrze funkcjonować? No to niestety muszę zgodzić się z panem Marcinem, że koordynacja inwestycji w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Do tego dochodzi nawet taka już skrajna niekoordynacja, że nawet w ramach jednej gałęzi transportowej no są problemy z tym, żeby skoordynować kilka inwestycji naraz i tak co 7 lat, jak jest kolejna perspektywa unijna, to jednocześnie fundujemy sobie w taką górkę inwestycji, po czym następuje dno i teraz znowu wtaczamy się pod taką górkę. No jest z tym dość duży problem i to jest jedno, właśnie słusznie panowie zauważyli, jest to jedno z większych zagrożeń co do projektu CPK, że po pierwsze terminowość, po drugie koordynacja tego z innymi inwestycjami, tym bardziej, że tak projektowana ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, tak jakby jest specustawą nałożoną na specustawy, że mamy już specustawę drogową, potem powstała specustawa kolejowa i teraz nakładamy na to jeszcze trzecią specustawę i tak naprawdę pytanie będzie, czy jak będzie trzech generałów, to kto będzie kierował tym wojskiem. Czy uważa pan, że jesteśmy w stanie za pomocą CPK rzeczywiście konkurować z tymi największymi europejskimi hubami lotniczymi, takimi jak na przykład Frankfurt w Niemczech, czy może nawet Heathrow w Londynie? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ to wszystko tak naprawdę zależy od tego. Tutaj jest duża dyskusja na temat właśnie roli państwa, roli podmiotów prywatnych. No niewątpliwie należy przyznać, że tak duży konkurent w środkowej Europie wobec tych lotnisk, które pan wymienił, z pewnością będzie wywierana jakaś presja na taki projekt, żeby on albo nie powstał, albo kiedy już powstanie, oczywista będzie konkurencja, niekoniecznie prowadzona na zasadach wolnorynkowych, lecz na zasadach pewnych wspierania przez pewne państwa, które nie będą chciały utracić swoich takich no, perem w koronie, tak, jeżeli chodzi o ruch lotniczy. No i tutaj jednak będzie to trudne zadanie. Z pewnością wydaje mi się, że LOT sam nie pociągnie tego projektu, tak? Nawet jeżeli CPK stanie się takim matecznikiem LOT-u, zakładając, że ten projekt się powiedzie, tak? To już jest pierwszy stopień swobody, to nawet jeżeli LOT się będzie dobrze rozwijał, to będzie potrzebował drugiego partnera do tego projektu. I na razie nie widać tego drugiego partnera, a to się wydaje takim warunkiem koniecznym, no bo jednak LOT, porównując się z dużymi liniami lotniczymi, jest no, jeszcze zbyt mały, żeby być w stanie tak duże lotnisko jakby może nie tyle zmonopolizować, co być tam wiodącą postacią i mieć tą pewność, że, no, będzie tak naprawdę to jego główne lotnisko, tak jak pan wymienił właśnie na przykład Frankfurt dla Lufthansa. A co z dwoma bardzo ważnymi, często pojawiającymi się zarzutami? Pierwszy z nich dotyczy odległości od stolicy, to będzie, przypominam, 40 km i w ten sposób byłoby to najdalej od stolicy położone stołeczne, w cudzysłowie chyba już tylko można powiedzieć, lotnisko w Europie. No i druga rzecz, która już się stała obiektem gry politycznej przed wyborami samorządowymi w Warszawie, czyli kwestia planowanego zamknięcia lotniska imienia Fryderyka Chopina, czyli po prostu lotniska na Okęciu. Jest już dwóch kandydatów opozycji, którzy tą sprawą grają, pan Wojciechowski i pan Trzaskowski. Czy rzeczywiście jest tak, że lotnisko na Okęciu musiałoby zostać zamknięte? Przecież większość stolic, no po pierwsze w Europie ma lotniska bliżej położone niż 40 km, nie większość, tylko wszystkie, tak jak powiedziałem wcześniej, ale są też małe lotniska praktycznie położone wewnątrz miasta, tak jak London City Airport na przykład, które jest praktycznie w środku miasta. Więc dlaczego projektodawcy tej koncepcji CPK upierają się przy zamknięciu Okęcia? Marcin, proszę, tak już trochę pół żartem, pół serio, trochę pan
Kierowski chyba nie zrozumiał, że większość jego wyborców, takich zdecydowanych nad Wilanowem, mieszkanych w miasteczku Wilanów, jak jest remontowany jeden z pasów, to tam te samoloty latają na gminie. Ale zupełnie poważnie to prawdopodobnie rządowa część tego lotniska, bo też nie zapominajmy, że to tam jest taka część, prawdopodobnie no, będzie używana przez rząd, bo rząd lubi jednak mieć blisko, a tam jest specjalnie